wszystkim. Tutaj ja, Playing Scorpion, no i dzisiaj nagram sobie Super Mario Bros. 3, czyli grę, która zastąpi Super Mario World, od którego potrzebuję przerwy. Ja na pewno potrzebuję tego przerwy. Myślę, że możemy zaczynać. Dobra, no to player game. Dobra, zaczynamy. World 1, Mario. Dobra. Tutaj jesteśmy. No to proste. Takie zasady jak Super Mario World. No, no to gram pierwszy poziom. Dobra. Mushroomek, super. Otwieram blok. Pieniążki, które kocham. Dobra. No. Super liść. Dobra. Udało się. Bałem się, że nie uda mi się go zbić. Tego też zbijemy. Udało się. A tego nie wiem, czy tego chyba... No nie, nie udało się go zbić. To mi się nie wydaje, że nie udało mi się go zbić. Ło. Tu jest sobie taki speed w ogóle. Widzicie, takie nadal jest P i to jest mój speed. Jeżeli długo się biegnie, to w końcu dostaje się tego speeda. Ale w tej Super Mario Bros. Nie ma itemów na zapas, niestety. No nie ma wrogów, bo się boję, że odrodzą się. Mogę latać, kiedy jestem całkowicie rozpędzony i mam tą moc. Dobra. Udało się zebrać super... One up mushroom! Dobra. Wydawało mi się, że ktoś wszedł do pokoju, w którym nagrywam, ale nikt nie wszedł. Dobra. O! P-switch! P-switch! Dobra. Teraz w ofrunę, żeby wejść do tej lury. Dobra. No nie, dlaczego się ciągle tu odradzasz? Udało się. To są mamy dobre swój, dlatego jest trójka. O, zabrałam wszystkie pieniążki, fajnie. No dobra, jaki ładny pagórek. Dobra, patrzcie. Musimy zdobyć gwiazdy, bo jeżeli będzie... Widzicie, są takie trzy karty w rogu, jeżeli będzie miało się trzy takie same, dostaje się chyba tam dwa... trzy one-upy chyba. Trzy upy, jeżeli będziesz miał różne, wszystkie inne to jeden, a jeżeli będziesz miał trzy gwiazdy takie same, to chyba pięć, dobra. Nie, kwiatek. To ludno. No dobra. To dalej idziemy. Czekaj, sprawdzę, czy mogę gdzieś to zapisać, bo fajnie by było gdzieś zapisać. No, tutaj zapiszę. To ludno, stracę coś. Nie obchodzi mnie to. Będą musiały mieć zapisane, ponieważ nie, boję się, że gra nie zapisze mi tego. Znaczy, może już zapiszę, ale wolę nie ryzykować. Dobra, to poziom 2 gramy. Nie mamy innego wyboru, musimy poziom 2 zagrać. To sposób, żeby zdołać nieskończoność one-upów. Mógłbym nas spróbować, to chyba tutaj właśnie. Jeżeli ma się tą moc, to... A to tak, to się robi tak chyba. Nie, na razie nie, to chyba to dalej było. Widzicie, nie ma na zapas, jak to wezmę. Powinienem to powiedzieć wcześniej, kiedy już to wziąłem. No, ich wszystkich rozwaliłem tutaj. To skoczę tam? Dobra. Tu jest sposób na nieskończoność one-upów. Ach, ale widzicie, przez to chciałem zyskać, a straciłem. No nie, tam jest tam, bo przecież przejście. I to przejście zniszczyłem. No, nie. O! A w Super Mario World było gorzej, bo od razu się leciło Super Mushroom, kiedy się leciło moc, a tu nie straciłem. Od razu Super Mushroom, straciłem tylko... To Nuki Suit. Tu gdzieś jest moc gwiazdy. No to, no cóż. Śmierć. Może... Nie wiem, czy powinienem tak oszukiwać, że włączę sobie od tego. Bo w tej grze to jest bardziej oszustwo, bo nie można powtarzać poziomów. Dobra, nie biorę tamtej mo. Nie biorę, nie oszukuję. Bym mógł tego oszukiwać, kiedy ten. Stracę wszystkie życia. Kiedy bym miał game over. Bo to jest tak, że kiedy masz game over, to wszystkie poziomy, które przeszedłeś, jakby się resetują.
Ale jeżeli odblokowywałeś jakieś bramy, to możesz po prostu przejść już dalej. No nie, znowu zapomniałam, że to jest przecież przejście. Przecież może uda mi się przejść. Uda się na luzie przejść. A! No tyle pieniążków fajnych. 70 kasy mam. To znak dolara. To 70 dolarów. Widzicie, to jest ludniejsze niż Super Mario World. Zdecydowanie trudniejsze. Starsze gry są trudniejsze. Jak ja to zrobiłem? Nie wiem. To chyba nabrałam już wprawy w to. Dobra, ja już nie będę nic próbował. Tego nie będę próbował, będę normalnie przychodził. Jak normalny człowiek, a nie jakiś człowiek, któremu zależy na jakichś pieniądzach. No nie, no! Gumba, no znikaj stąd. Może tu będzie... A, to jest to, bo tak! Wróciła mi moc. A! Udało się zjechać, tak, bo myślałem, że się nie udało. Dobra. A tu byłem od gwiazdy. No! No Piranha Plant, teraz się pokaż. Na orla Piranha Plant. No nie! To już się skończyło. No i ten paragumba latający. Super Mushroom? No nie, no to już nie zbędę trzech do pary. Znaczy, nie, to nie jest para, co ja wygaduję. Trzech do pary. Mogę wtedy przejść od razu? A nie, nie mogę. Nie mogę do domku przejść, ale mogę od razu do fortecy. Chyba do fortecy spróbuję. Mogę zagrać w memory, ale dobra, nie, ja wolę tutaj. Tu sekret w fortecy. Ja nie wiem, czy powinien grać sekret, czy nie. Jak uważacie, powinien grać sekret, bo wtedy pominę bossa w fortecy. Dobra, może kiedyś indziej. Chociaż nie wiem. Ten sekret jest też na innym poziomie, więc... O, widzicie, tak wygląda ognisty kwiatek. Nie tak, że jesteś biało-czerwony, tylko że jesteś cały czerwony. No nie, umarłem. Może pójdę sobie jednak sobie tutaj zagrać w te memory. Nie, a nie, to nie jest memory. Ale czasami są memory w takim. Mam, że to zielone, to takie, żeby zrobić kwiatek. Jeżeli zrobię kwiatek, to dostanę tam chyba trzy łanapy. Aaaa! Nie! To gdzie idę? Może koniec odcinka? Albo chociaż sekret może uda mi się. Dobra, sekret. Na koniec musi niezły sekret. Tego bardzo warto jest się nauczyć. Nie chodziło mi o... Och. Jedno życie mam i będę... Nie, jeżeli zginę, to będę musiał zaczynać od początku. Ja muszę tak create'ować. Dobra. Dobra. To już tutaj daję. Znaczy będę miał 0 żyć, ale wolę nie mieć 0 żyć. To nie jest przyjemne, jak ma się 0 żyć. Jeszcze raz. A! Ciągle mi się tu mylą guziki. Dobra. Udało się go zabić. No. To mi się podoba, że udało się go zabić. Dobra, zobaczmy, co ta skorupa zrobi. Ja pamiętam, że tu... Nie, to tu dalej, o tutaj. No, pięknie. Tu już dalej nie ma, dobra. O, chyba zaraz będzie ten moment, gdzie trzeba dać coś... Ten sekret. Nie no. Jeszcze raz. Już było tak blisko, ten głupi bumerang, bro. Oni są strasznie denerwujący. Super Mario Bros. Flip... Też są denerwujący wrogowie. To są wiele trudniejsze niż World.
World też było trudne, ale nie na pierwszym świecie. World, no cóż, World jest nowszą grą. World nie jest na NES-a, tylko na SNES-a już. Dobra, może tutaj coś będzie w tym bloku? Nie. Czy nie mogę sprawdzić, co bo... O, chyba, że tego, czy tego wezmę. Nie, nie udało się go... Dobra, już się uda. Ten sekret, tylko ten głupi bumerang, bro. Udało się! Tak, patrzcie. Za każdym razem, kiedy widzi taką białą platformę, to musicie stać tak na środku niej, schylać się i czekać. O, udało się! Tak, wiem, Toad. Coś tam, bla, bla, bla. Skrzynka. To jest flet, który może mnie przenieść na dalszy świat. Dobra. Ja idę tutaj, do tego domku fajnego. I to mogę wybrać pudełko z mocą jakąś. A, dobra. Bo nie super mushroom. Jest, liść. Nie wiem, czy tutaj liść jest zielony, jak w tej grze przecież jest, no wiecie, brązowy. Czy uważacie, że w tym odcinku to powinno być na tyle? Ja chyba tak. Ja uważam, że tak. Mam dwie moce już. Dobra. No tak, muszę dać create. U moich osiągnięć. No i... Nara, tak! Nara!